Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Od wielu już lat w Polsce rośnie odsetek rozwodów. Świat, w którym żyjemy, wmawia nam, że zasługujemy na coś lepszego i szukamy szczęścia po omacku tam, gdzie go na pewno nie ma. Wymieniamy żony i mężów na nowsze modele, łudząc się, że skoro z tamtym się nam nie udało, to z tym na pewno nam się uda, bo ten, ta jest dużo lepszy, lepsza od poprzedniego. Mentalność konsumpcjonistyczna zmieniła nasze społeczne nawyki. Nie można już mówić o ofiarnej miłości, ale o hedonistycznej konsumpcji. Wszystko można kupić i wszystko nam się należy. Drugi człowiek został zredukowany do przedmiotu nabywanego i zbywanego. Małżeństwo jest odpowiedzialnością za członków rodziny. Małżeństwo, jeśli jest zawierane z miłości, nastawione jest na troskę o drugiego. Tak rozumiał i zaplanował je Bóg. Mąż dla żony, a żona dla męża mają być wsparciem. Jezus w dobrej nowinie na dziś dowartościowuje instytucję małżeństwa i rodziny, podnosząc ją do rangi sakramentu, czyli widzialnego znaku niewidzialnej łaski. Małżeństwo jest obrazem, widzialnym znakiem, oblubieńczej miłości Jezusa do Kościoła. Każda małżeńska zdrada może być sygnałem butwiejącej wiary, degenerującej się relacji z Bogiem. Małżeństwo i rodzina są na tyle silne, na ile są zakorzenione w Bogu. Jeśli moje małżeństwo przeżywa kryzys, muszę pytać się o moją więź z Bogiem. Każdy kryzys jest szansą na wzmocnienie relacji.